Na koniec jeszcze powiem o tej Unii Europejskiej, bo też żeśmy o tym zapomnieli. Myśmy się zachłysnęli tymi pieniędzmi. One są rzeczywiście duże i są dla Polski szanse. To nie ulega wątpliwości. Na Śląsku to widać szczególnie, jeżeli chodzi o drogi, bo to jest ZTS, to jest autostrada, jest tego sporo. Widać to również po stadionach w innych częściach Polski, to, że z tym są kłopoty, to jest inna rzecz, ale mają. My mamy też stadion, tyle tylko, że go uruchomić się nie da na razie. Bo to, albo krokodylki to się nazywa, te zaczepy, co trzymały dach, się zrywają. Słabe krokodyle tu na Śląsku. Ale coś takiego jest. Natomiast jakby nie patrzymy na to, co jest sensem również współpracy międzynarodowej. Czyli na tą spójność albo równe szanse również w tym systemie społecznym. Nadal się borykamy z płacami. Płace w Polsce są rzeczywiście niskie. A koszty życia wcale nie aż tak niższe, jak się wydaje. I ja muszę powiedzieć, że jak się pojedzie na zachód, a się ma trochę szczęścia, wiecie, sam mówię zachód, a nie wy w takim zawodzie nie są. Jak się pojedzie na zachód i się ma trochę szczęścia, to się kupi taniej niż w Polsce wiele rzeczy, nawet luksusowych. Prawda? Wiele rzeczy. Jak się zobaczy teraz to, co jest infrastrukturą szpitalną, to aparaty rentgenowskie, stoły operacyjne, lampy, narzędzia, nie są za nic, nie chcą być tańsze w Polsce. A my mamy dochody na poziomie 1/4, 1/5, 1/6. To jest wezwanie numer jeden. Ten fundusz, jak powiedziałem, powinny też trochę być kierowane w tą stronę, naszego socjalnego egzystowania. Na pewno jest taka możliwość, żeby część remontów szpitali, które tworzą te zadłużenia, bo te zadłużenia to nie jest tylko nieudolność lekarzy, to nie jest tylko nieudolność dyrektora. To nie jest tylko nawet, słuchajcie, ten nieszczęsny Narodowy Fundusz Zdrowia. To również są pewne wieloletnie zaniedbania. Co zrobić w starym szpitalu, jeżeli on jest tak zbudowany, a nie inaczej? Jeżeli ogrzanie jego w zimie, jak ściśnie, graniczy z cudem. Co zrobić, jak co chwilę jakiś tył spadnie komuś na głowę i trzeba remontować, no trzeba za to zapłacić. I w związku z tym z tych funduszy, które dzisiaj są, one są co prawda tam takie wyrównywanie tych szans, jednak te fundusze przeznaczyć chociażby na odbudowę infrastruktury leczniczej, żeby te szpitale postawiły. Pewnie niedawno w Hiszpanii. Ja wiem, że oni mają kryzys, ale szpitale za pieniądze Unii Europejskiej przed każdym szpitalem szybko są mucha miesiąca. Zrobili. My wolimy budować i kupować pendolino, a nie dbać o to, co jest ludzi. Mamy oczywiście w tym systemach spójności, tych równości, wyrównania szans rozwoju regionalnego, również ogromne zaszłości, jeżeli chodzi o sprawę społeczną. Domy opieki społecznej, zakłady lecznictwa i opieki długoterminowej. Niestety w Polsce to wygląda bardzo siermiennie i jest bardzo źle. I te środki również tam powinniśmy wydać. Mniej więcej myślę, że o to powinniśmy. Ale na początek musimy zabiegać o to, żeby w Polsce, tu u nas, a zwłaszcza na Śląsku, była po pierwsze praca, po drugie ta płaca musi mieć jakiś wymiar w złotówkach polskich. Nie mówię o euro, bo byśmy nie doszukali się tych euro przy wypłacie, które były tak wielkie, prawda? A to się wiąże na Śląsku bezwzględnie z dostępem do energii. Energia w Polsce wcale niby jest taka tania, a bez źródła energii, bez energii nie da się niczego produkować. Możemy sobie wybić z głowy. I my mamy węgiel jako bogactwo. I na tym węglu, właśnie w myśl tej tak zwanej komercji, która nas ogarnęła pewne części naszej władzy, nałożono 17 podatków. Na tonie węgla jest 17 podatków. No to jak on ma być tańszy niż za przeproszeniem ruskim? Gdzie nie ma żadnych podatków, jest dotacja państwowa. Nie da się tego zrobić. Paserność jednak, nieumiejętność właśnie rządzenia, polega na tym, żeby zdjąć jeden, drugi podatek, wspomóc to, co jest inwestycją środków, to lepiej mówić o zysku, mówić o wysokich kwalifikacjach menadżerów, które wyrażają się w dziesiątkach tysięcy złotych miesięcznie dla nich i zdolnością do restrukturyzacji, czyli wyrzuceniem części biznesu z pieniędzy. To mają polscy menadżerowie, a owszem, mają doskonale i dobrze opanowani, mam do nich obożanie. Więc to jest ta trzecia sprawa. No i ostatnia sprawa, to jest jednak bronienie naszej tożsamości. Z tym jest kłopot. Żyjemy w czasach, których ja nie rozumiem. Ja jestem ginekologiem i lekarzem i dla mnie zawsze była mężczyzna i kobieta.
I muszę wam powiedzieć, że choćbyśmy nie wiem co robili, ja jako lekarz, który musiał dostać materiał genetyczny z przestępstwa, powiedzmy nie jakiegoś gwałtownego wypadek drugi. I by gdyby do tego przestępstwa poddałem materiału genetycznego, miałbym powiedzieć, czy w wypadku uczestniczyła pani Grodzka, czy kto inny, to miał ogromny problem. Ponieważ pani Grodzka, czy się nam to podoba, czy nie, ma chromosomy płciowe X, Y. Nie chce być inaczej. A nam się wmawia, że jak sobie pomyślimy, jak sobie zażyczymy, to będzie inaczej. Brońmy też tego, bo to jest też dla nas ważne, ta tożsamość, jeśli ktoś stoi się gdzieś na wywodzie. Nie dajmy się wprowadzić w tego typu jałowe dyskusje, bo to są jałowe dyskusje. Przecież one nic nie mówią o poprawie naszej sytuacji, o bezpieczeństwie nas samych, o jakości życia. One mówią o fanaberiach. Kiedyś to się nazywało wprost, jeszcze 30 lat temu, 20 lat temu, w każdej książce pisało, że to jest zboczenie. I dzisiaj te książki chyba musiały tak jak kiedyś w dawnym czasie iść na spalenie. Bo jak jeszcze ktokolwiek dzisiaj znajdzie taką książkę i to przeczyta w telewizji TVN, to go do sądu podadzą i przegra. No i przegra. Bo to nie jest zboczenie, bo dzisiaj głosowaniem stwierdzono, że możemy głosować, kto jest na co chory, a nie. I Światowa Organizacja Zdrowia właśnie przegłosowała, że homoseksualizm nie jest zboczeniem. Jest normalną rzeczą. 5-1 czy tam 5-2 wygra. A co jakby był inny skład tego buchało? To oni znowu się stali bezboczeńcami. Ja sądzę, że trzeba się kierować jednak zdrowym rozsądkiem i pewnymi prawami, które są uniwersalne. I póki co nie da się wrócić do teorii sprzed Kopernika i znowu Ziemia miała stać, a Słońce krążyć koło Ziemi. Tak się nam niestety w tej sferze społecznej, w tej sferze wartości zagraża. Przykro mi, że muszę oczywiście współzawodniczyć do tej Unii Europejskiej, z takimi osobami jak niejaka pani Wójciak, która to dzwoni i tam mówi, że mam wybrali nam na papieża, prawda? To jest absolutnie coś, co nie było, pan, kiedyś to po prostu na Śląsku na takiego mówiło się totalny bity soroid, czyli absolutny głupek i ham, mówiąc teraz tym językiem poprawnym. Dzisiaj manifestacja wolności artystycznej. Nie możemy się dać zwariować, mam nadzieję, że też się uda przynajmniej na to zwrócić uwagę. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Co prawda młody nasz tutaj kolega powiedział, że będzie krótko i zwięźle. Krótko nie było. Zwięźle też nie za bardzo, za co przepraszam. Dziękuję.